serdecznie. No ja się bardzo cieszę, że możemy tutaj w ratuszu swoje okazy zaprezentować. Tym bardziej, że są to okazy zebrane właśnie przez dzieciaki w czasie obozu, który udało mi się zorganizować w te wakacje. No i tak, to jest kolejny nasz obóz, a następny z minerałami pewnie będzie w kolejne wakacje. Natomiast no, dzieciaki też się cieszą i też przyjemnie jest im, że tutaj mogą te okazy prezentować. Są to przez nich zebrane kamienie w Karkonoszach, w Górach Izerskich. I jest naprawdę co oglądać. Dla mnie najpiękniejsze są te ametysty, niebieskie, tak fioletowe kamienie. Myślę, że takie najciekawsze kolorystycznie. Natomiast no jest ich bardzo dużo. Oczywiście trzeba skorzystać z przewodników, z forum i z książek, z literatury, gdzie tych kamieni szukać. Natomiast w Polsce jest ich bardzo dużo i naprawdę warto z dzieciakami jeździć samodzielnie, brać ich za rączkę i dosłownie w kamieniołomy jechać, brać młotek, tak jak tutaj gdzieś w gablocie jest młotek, którym dzieciaki kopią. No i wędrować tymi górskimi szlakami. Czasami te kamienie na samym początku wyglądają średnio zachęcająco, bo wyglądają jak na przykład jak ziemniaki, tak? Po przecięciu, dopiero w momencie, kiedy przetniemy taki kamień, widzimy w środku jego piękność.